Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Witam po bardzo długiej przerwie. Bo ci niektórzy z was to bardzo elitarne grono, które faktycznie ogląda filmiki z Bloodborne na moim kanale, może wiedzieć, że byłem na pewnym wyjeździe zagranicznym. No i właśnie świeżo z niego wróciłem. No wróciłem z kontuzją kolana, cholera wie czym spowodowaną tak naprawdę, z bolącym gardłem. No ogólnie nie jest ze mną dobrze, no ale do czego właśnie są gry? No do tego właśnie, żeby poczuć się zupełnie inaczej, zapomnieć o problemach dnia codziennego, zanurzyć się w wirtualnej przygodzie i bawić się dobrze. Więc dobra, tylko dalej nie pamiętam, gdzie mamy iść teraz, gdzie jest ścieżka dalej, co mnie czeka jeszcze w Bloodborne. Kurczę, ale podejrzewam, że na końcu gdzieś, no przecież... No ale komnata Amygdali, no to już zaliczyliśmy. Granica koszmaru, budynek Auli, no budynek Auli nic więcej nie skrywa chyba dla mnie, ale w sumie nie zaszkodzi tego sprawdzić, bo 20 tysięcy, które mam, to jest i tak chyba za mało, a raczej na pewno za mało. Na jakiś level, ale właśnie, mogę sobie, jeżeli nie znajdę tutaj ani gdzie indziej jakiejś właściwej drogi, gdzie będzie progres, to mogę zaliczyć tamte lochy przecież. Mam jakieś nowe kielichy do odprawiania nowych rytuałów. Czemu miałbym tego nie zrobić? Ale dobra, więc tak. Ten tu dalej beka ze mnie. Aha, dobra, to nie ma co z nim gadać. Mogę być delikatnie ociężały, bo naprawdę pada trzymałem ostatnim razem w rękach. Jakiś tydzień temu. No dobra, ale poza tym to z grubsza większość swojego życia, więc naprawdę tydzień mi tej różnicy nie powinien dłużej zrobić. Zaraz będziemy grać normalnie. Chyba, że zaraz tu zginę gdzieś. Nie, przecież tutaj nie ma przeciwników żadnych. Jeszcze nie tutaj, jeszcze nie. No, gdzieś tutaj za ścianą powinni już być. Na przykład tu. A, sorry, na górze, tak? A, dobra, ten zleciał tutaj. Jest sam. To jest to pomieszczenie, gdzie był tylko jeden. Rzeczywiście, faktycznie. Dobra, nie pamiętam... Aha, taki wachlarz ciosła. Okej, to szybko odzyskajmy zdrowie. Tyle, ile można, oczywiście. Tak, no kurczę, gdzieś... Tam na górę na pewno można się jakoś dostać, tylko jak, cholera, no? Ale dobrze, pójdźmy tędy. Jakiś ogień słyszę, płomienie. Z prawej strony. No ale tam już rezyduje dziadziuś, który nie chce z nami gadać zupełnie. No i tak, nawet nie chce też otworzyć. Dobra, ruszyć na głęboką wodę, no bardzo dobrze wiemy, o co mu chodziło. Chcę, żebyśmy weszli przez tamten portal, tylko że tam już byłem. Ale może coś pominąłem? No też tak może zawsze być, ale wolałbym unikać wejścia do granicy koszmaru. No już tam pani z dzwoneczkiem nie ma, to już bardzo dobrze wiecie, ale no i tak, tam nie jest łatwo. Może być to nieodpowiednia lokacja dla mnie w tym momencie. Choć w sumie... No dobra, moment, rozejrzyjmy się jeszcze. A, sorry, co tu był? Ktoś na górze. A właśnie, oni tak po prostu sobie dyndają, tak? Nie mogę go namierzyć. Ale będzie na pewno próbował na mnie zaskoczyć, no właśnie. Więc nie wiem, czemu to nie było możliwe jeszcze przez chwilką, no. Czemu nie? No przecież wypatrzyłem go. Kumam zasadę, że nie można lokonu włączyć na przeciwnika, których się nie widzi, ale... Miałem nakierowaną na niego kamerę nawet, no to dlaczego nie? Byłem tutaj sekundę temu przecież. Tak sobie biegam. Zwiedzam stare śmieci. Dobra, granica koszmaru, jednak. Albo może coś innego faktycznie, no jeszcze jest... Wioska niewidzianych, tam mam wrażenie, że tam nie zrobiłem jeszcze wszystkiego. No tam jest też wystarczająco trudno, żebym mógł... Tam szukać potwierdzenia tej teorii. Że tak często ginę, są przeciwnicy nieśmiertelni, z grubsza i tak dalej, no ale tamta lokacja się zapętliła. A ja nie dostałem żadnego nowego klucza, chyba że... Jednak coś mam. Do grobowca Odona, do Lunarium, do Auli, dowódcy tropicieli i medalion, bla bla bla. No nie. Aj, moment, moment. Aha, sorry, to jest miecz po prostu. Do zakupienia później. Aha. No to co? No mam trzy klucze. No i w sumie jeszcze dwa inne przedmioty, które otwierają coś lub dają dostęp do czegoś. No ale dobra. Klucz do Lunarium został użyty. Birgenwent pierwsze piętro. Dokładnie. Do auli w budynku prelekcyjnym też już tam byliśmy. Ale cholera, musiałem coś pominąć.
No pamiętam, żebym go używał, no ale tam praktycznie nic nowego nie było. Cholera. Dobra, jeszcze cofnijmy się. A, kill. Wracamy. I serio, tym razem muszę baczniej się rozejrzeć po prostu. No tam na górę na pewno jakoś się idzie dostać. Ja mam klucz do auli, to chyba służyło do otwarcia dokładnie tych tutaj drzwi. Dobra, zeskoczył już, spadł. No, dobra, troszeczkę zatarty. No ale nie ma co go zostawiać przy życiu. Ej, sztylecik całkiem dobrze zadziałał. A myślałem, że mam topór. Ale jest nie, serio, tu gdzieś musi być jeszcze jakieś przejście. Naprawdę, jakaś drabina na górę, coś, cokolwiek. To jest po prostu niemożliwe, żeby tu był tylko jeden koleś. No tam widzę drzwi nawet, ale... To są z tamtej strony, gdzie jest ten dziadek. Jak spowodować, żeby dziadziuś raczył nas wpuścić? No na pewno nie chodzi o wgląd. Wgląd mam 88. No ale ma właśnie, może w którymś z takich zakamarków. No właśnie, kurczę, ale jednak bardziej bym się skłaniał ku jakiejś drabinie tak po prostu. Ale zresztą moment, tutaj było przecież jeszcze inne pomieszczenie na pewno, gdzieś gdzie było tych potworków więcej. I nie chodzi mi o to o owalnym kształcie. A właśnie, tutaj, dzień dobry. Okej, zacznijmy. Nasz magiczny taniec, ale co to były za dziwne dropy animacji? No to było już ostatnio tutaj, okej, niech wam będzie, ale... No to nie znaczy, że się muszę przyzwyczajać do tego. Bo są lokacje, gdzie takich dropów nie ma. Czy naprawdę absolwenci to jest aż tak ciężki do animowania przeciwnik, że wymaga tyle mocy obliczeniowej, żeby to skutkowało później takimi dropami, kiedy jest ich więcej? No nie chce mi się w to wierzyć po prostu. A, czegoś nie podniosłem. A, pewnie kule. Oczywiście nie miałem czasu tego sprzedać, jak byłem na wakacjach tygodniowych. Ech, nie, dobra, to serio, mam nadzieję, że szybko wyleczymy infekcję gardła. Czy cokolwiek to jest tak właściwie, bo ja jestem z tych, co do lekarzy się raczej nie wybierają, tylko leczą się sami. Dlatego moja terapia zazwyczaj trwa troszeczkę dłużej. Zwykłe przeziębienie zamiast tygodnia, czasami może i dwa tygodnie się przeciągnąć. No, ale nie no, mam nadzieję, że szybko gardło przestanie mnie boleć. I kolano, zresztą też by się przydało, choć do grania jest mi kolano potrzebne. Tak właściwie, do grania. Ani trochę, bo przecież siedzę, no. Ała. Właśnie próbowałem ruszyć, no, staw troszeczkę przeskoczył, trafiłem w stół. Mówi się to słyszeć na mikrofonie, niestety, sorry. No, ale mam nadzieję, że to wszystko ustąpi szybko, bo Wiedźmin lada moment. Pewnie w momencie, jak widzicie ten odcinek, to już gram w Wiedźmina tak właściwie, więc... Kurde, ale tak naprawdę w tym momencie jest, który? 5 dzień maja. Więc do premiery Wiedźmina jeszcze troszeczkę. No, a ja potrzebuję siebie w 100% sprawności. A tak właściwie mojego gardła. Więc mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję, ale cholera, no nie wiem, gdzie tu można jeszcze przejść. Co tutaj? No dobra, światło, aula, no tu byliśmy chwilę temu dosłownie. No i też nie podejrzewam, kurczę, chyba w sumie w takich salach drabina nie pasuje, bardziej schody. Może jakieś spiralne schody faktycznie tutaj mogę znaleźć, tylko kurde, gdzie? A może coś za kotarą? Gdzie bym ukrył tajne przejście na górę? Choć może tak właściwie ono nie jest zupełnie tajne. Tylko po prostu jest gdzieś na widoku, a ja jestem totalnie ślepy. I nie mogę go znaleźć. Cholera jasna. Nie wiem, co jest grane. No, moment. Nie, sorry. Już byśmy weszli z powrotem do snu tropiciela. No ale chyba tam trzeba będzie się udać niedługo. Choć tam już też wszystko zrobiłem, nie? Wiecie co? Spoko. Rozejrzałem się pobieżnie, wszędzie. Mniej więcej. Nic nie rzuciło się w moje oczy, no chyba, że... Tutaj coś jest. Totalnie niespodziewanie, w jednej z tych wnęk. No nie. Niestety nie. W takim wypadku faktycznie cofnijmy się do snu tropiciela, jeden level i wybieram inną lokację, którą będę próbował... wyeksplorować. Tam nie wchodzimy. Ale no cholera. Czy ja sprawdziłem wszystkie te wnęki? Chyba nie. Więc tu jeszcze jest jakby co nadzieja, ale nie będę teraz marnował cennego czasu na nagrywanie, tylko po to, żeby biegać po tych samych lokacjach, gdzie już praktycznie wyczyściłem wszystkich przeciwników. Lecimy gdzieś, gdzie jest troszeczkę bardziej tłoczno. Oczywiście nie mając na myśli snu tropiciela. Bo główny cel podróży jest
nieznany, no ale inny jednak niż sen. Ale przywitaj mi się z laleczką. Ej, jej też dawno nie widziałem. No bo mnie nie zrobiła w konia i nie powiedziała, że nie mogę zrobić levelu. No właśnie, ej, ledwo. No, pamięć spłatała mi figla, bo nie pamiętałem, że prawie 40 tysięcy potrzebuję. Dobra, tutaj jeszcze tyle, może wytrzymałość, może tu, te same dermaty, olewam typowo, no w sumie, a czemu nie, bo umiejętności lepiej, dlatego właśnie nie piech. Nie, ale totalnie olewam zabarwienie krwi jak zwykle. Dlatego nie widzicie w moim przejściu tej gry broni palnej praktycznie w ogóle. Nie, ale serio, wybieram inną lokację. Jargul, niewidziana wioska, kaplica Jargul i podziemne więzienie. Tu wydaje mi się, że autentycznie wyeksplorowałem wszystko, ale... Przybytek wiedźmy, zakazany las, zakazany grób, Birgenwerd, jezioro księżycowe, no... No... Zakazany las, może gdzieś tam jeszcze coś jest. No ale z drugiej strony... Tu... Cmentarz Mrocznej Bestii, Kościół Dobrego Kielicha. Tu się wiele mogło zmienić. Dobra, jedźmy od początku. Jeżeli nie wiesz, gdzie się udać, wracaj do korzeni. No to przy okazji, jak już jesteśmy w klinice, to możemy zobaczyć, co słychać u Josefki. Coraz bardziej nabieram przekonania, że coś z nią jest nie tak. Ej. Ej, przysłuchajcie się... Ej, brzmi jak jakaś maszyna. Ale moment, co? Jakbym tutaj wysyłał pacjentów, to teraz nie mógłbym z nimi się w ogóle skontaktować? Oj, podejrzana sprawa. Naprawdę bardzo podejrzana, ale okej, okay, jeszcze chyba zawadzimy o rewir katedralny, a tam naprawdę jest kiepsiutko. Jeżeli chodzi o ludzi, których tam wysłałem. Trzeba być bardziej selektywnym i rozważnym w wyborze osób, które wysyłamy i gdzie je wysyłamy. Nie, ale serio, tutaj jeszcze, wiecie co mnie najbardziej denerwuje, że tutaj na samiuszkim początku jeszcze jest brama, która jest zamknięta. I właśnie dlatego też między innymi tutaj się udaliśmy teraz. Będę szukał miejsca, gdzie można ją otworzyć. Nie, ale na pewno nie tutaj. Te rewiry początkowe w 100% doeksplorowałem. Tam mi się przynajmniej wydaje, oczywiście mogę się mylić, ale cholera, mogłem sprzedać kulę z żywego srebra. Nie, ale wydaje mi się po prostu, że tutaj już nic ciekawego nie znajdę. Przynajmniej nie w tych pierwszych rewirach, jakie tutaj można napotkać. No, chyba, że kolesia, którego z chęcią sobie wykończę. Przez wzgląd na stare rany, jakie mi zadał. No, już teraz dają tak mało, że aż się nie opłaca, no ale kurczę, wygląda to cały czas ładnie. W dalszym ciągu. No, tylko coraz bardziej mi tutaj wieje z błądzeniem. Nie, ale dobrze, przynajmniej, że pamiętam jeszcze, jak się gra. Tylko jeżeli teraz bym trafił przypadkiem na nowego bossa, to serio nie wiem, czy by mi poszło tak dobrze, jak do tej pory mi szło. No, oprócz tego jednego potknięcia, oczywiście. Z trójką cieni. Którzy wcale cieniami nie byli. Nie, dobra, nawet nie mam próbować co podnosić po nich. Bo i tak nie mogę. No dobra, dobra, już nie machajcie. W sumie mogę ich autentycznie olać. I tak zrobimy. Ja sobie przebiegnę tutaj. I tak nie trafi. Ma waginę na oczach. Nie chcę używać prawdziwego słowa, jakiego się używa w tym... No, powiedzmy, podwórkowym związku frazeologicznym. Ej, ale z chęcią zajrzę do tych panienek tutaj. Czy one dalej się śmieją? No właśnie, no brak odpowiedzi. Czyli ostatnia decydująca faza. Ej, czy ja tu byłem? Moment. Musiałem tu być przecież, prawda? No dobra, są pieski. No, znamy lokację z pieskami bardzo dobrze. Oj, no tak, byliśmy tu. Taki skrót troszeczkę mi niepotrzebny. Bo chciałem pójść zupełnie gdzie indziej, no ale dobra. Skoro już tu jesteśmy, to mogę tego jednego zabić, okej. I się delikatnie tutaj rozejrzeć. No nigdy nie wiadomo, co mogło mi umknąć.
Ale naprawdę w tych pierwszych lokacjach, no nie wydaje mi się, żeby umknęło mi cokolwiek. Ale dobra, tej pani już tu nie ma, więc brak odpowiedzi, jeżeli taki będzie, jest. Nie powinien dziwić, ale myślałem, że może drzwi będą otwarte, skoro już opuściła to miejsce na dobre i to ja właściwie sprawiłem, że ona tam zniknęła stamtąd. Ale nie, jednak mechanika gry zachowana. Po prostu w tej trzeciej fazie dnia, a tak właściwie drugiej fazie nocy można by było powiedzieć, wszyscy mieszkańcy no nie dają odpowiedzi na nasze pukania, wołania. Więc nie ma się co dziwić. Kurde, czy chce mi się schodzić do kanałów? No niezbytnio, ale jak już tu jestem. Czemu nie? Może uda się od razu szybko podreperować, troszeczkę zdrowie. A, za późno. Łe, kurde, oni są na jedną bułę. Ale dając tylko 80, czy tam 94 tętnienia, za mało, żeby w ogóle lukratywne było poruszanie się tutaj teraz. Gdzie jest najbliższa latarnia? Tak się składa, że na dole. Będzie pewnie najszybciej, żeby się do jakiejś dostać. Dobra, tędy. Nie, serio, olewam teraz wszystkich przeciwników. A jeżeli to się zemści, trudno, mam tylko 2000 przy sobie. Przynajmniej od razu się przeteleportujemy w jakieś miejsce, gdzie latarnia już będzie. A tak to muszę biec jej sam szukać. Drabina, 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 drabina. Gdzieś tu powinna być. A, ale najpierw jeszcze paru tych może. Przez wzgląd na naszą starą przyjaźń i wzajemne stosunki. Moment, wszyscy. Nie, jeszcze nie. Teraz już tak. Nie, tutaj nic nie było z tej strony. Nie, cholera, wydaje mi się, że będę musiał chyba zasięgnąć wiedzy, albo grubo przysiąść nad grą w pojedynkę, bez waszego uczestnictwa, żeby teraz dojść do tego, gdzie mam tak właściwie się udać. Nie, no oczywiście nie chodzi mi o latarnię, bo do latarni wiem, jak się teraz dostać, no ale gdzie dalej, gdzie jest progres? Co pominąłem? No wydaje mi się, że drewil katedralny może skrywać jeszcze jakieś tajemnice. Tylko gdzie? Ej, właśnie, stop. Przecież rynsztok. Czy ja się bawiłem w rynsztoku? Tak definitywnie, że wyeksplorowałem tam wszystko? Kurczę, chyba dostanę olśnienia, jeżeli już tam trafię, ale właśnie, moment. Tutaj była ta dziewczynka, ona już też nie odpowiada. Czyli na tym polu też poległem, niestety. Dobra, najbliższa latarnia w tą stronę. Niestety będziemy się musieli cofnąć typowo do tej, która była. Na samym początku, w miejscu, gdzie zaczynaliśmy. Dobra, ty pociski rozumiem, tak? Czy może fiolka? A jednak fiolka. Warto było schylić się i podnieść. Tu mnie raczej nikt nie trafi. A nawet jeśli, co z tego? Bo i tak się muszę cofnąć do snu tropiciela, choć w sumie... Czy na pewno muszę? Tak, bo lepiej być przy latarni. Bliżej lokacji, do której chcemy się udawać. No, tam były kule, więc ja ich nie podnoszę. W sumie, jaką mogłeś mieć piechol pewność, że tam były pociski, skoro nawet się nie schyliłeś? Nie, ale pamiętam bardzo dobrze, że tam był koleś w cylindrze i strzelał do mnie, więc oni tylko takie rzeczy zostawiają. Dobra, rewir katedralny, ale pozwólcie, że wam to przyspieszę teraz. Bo tutaj będzie oczywiście krótki przystanek w śnie tropiciela, no chyba, że na skróty. Tędy, nie? Dobra, teleportem dosyć. To jest jeszcze większy skrót piechol po prostu. Okej, postanowiłem, że jednak z archikatedry będzie troszeczkę szybciej niż z miejsca, gdzie znajdują się nasi sojusznicy. Choć w sumie teraz już nawet nie wiem, czy jakiś tam się w ogóle znajduje. No, większość zginęła śmiercią tajemniczą dosyć, ale na pewno tragiczną. Więc nie wiem tak właściwie, czy ktoś tam jeszcze w ogóle jest, ale... O cholera, no zabijcie mnie, ale znowu zapomniałem, będąc w śnie tropiciela, sprzedać srebrnych pocisków. Kurde! Ale czy, a może da się jakoś z poziomu menu to zrobić? No czemu nie? Serio? Mogę po prostu zużyć. Ej, w sumie, a wiecie co? A czemu nie? Tylko oczywiście w połączeniu z toporkiem jednoręcznym teraz. No to już trudno. Ale wydaje mi się, że gdzieś tu może jeszcze być coś. Co pominąłem. Kit, to troszeczkę błędnie. Chyba zastosowane. No i co? I nic. Ja tu do niego strzelam, a ten w ogóle
nie reaguje. Ale delikatnie się musiałem podreperować, wybaczcie. No to nie działa, i to nie działa, i to nie działa. To też nie, ani to. No dobra, to ostatnie zadziałało, bo zabiło. Okej, dobra, niech będzie, ale... No nie o takie działanie broni palnej chodziło. Więc nie, skoro już wykorzystałem 9 pocisków, olejmy z powrotem. Nie, może jedna nie sztylety. Co, biegniecie za mną? No ja zapraszam. A może tak, pieska rozwalę. Ej, nie z tej strony był? A z drugiej powiadasz. No dobra, chodź. Ej, nawet stylowo to wyglądało. Ale okej, powiedzcie mi, czy ten gość z workiem tutaj jest? No nie ma go. Jest za to kolej z lampionem. Ale oni już tutaj naprawdę nie żyją zbyt długo. Kiedy ja się kręcę tutaj z tym levelem. Ej, no przepraszam bardzo, no ale mógłbyś przestać? I widzisz, że ja tu szukam jakiejś drogi, która była przede mną zamknięta wcześniej. Kurde, właśnie, może tu? Choć nie, na pewno nie, bo tu jest kapliczka, gdzie są przecież wszyscy. No właśnie, ja, czy na pewno wszyscy? No dobra, to jesteś ty. Dobra, dwie grudki. Zawsze jakiś prezent, ale tu interesuje mnie bardziej los kurtyzany, którą tutaj zostawiłem. No cholera, ja jej też już nie ma, więc... Aha, tamten koleś w bandażach. Aaaa, on był sprawcą. Ale mamy jej buty. Buty Ariany. Czy jakiś opis jest dostępny? Gdzie to jest w ogóle? A są tutaj. Niewinne i słodkie, w odróżnieniu od właścicielki. Okej. Ale stacy jak wyglądają? Porównajmy sobie. Można? Oczywiście, że można, jeżeli się zapamięta wszystkie stacy. No nie, no tutaj można oczywiście korzystać z tego. Odporność na pioruny. O dziwo wyższa, ale poza tym wszystko gorzej. Więc nie, nawet się nie będziemy zastanawiać, czy to ubrać, czy nie. Nie, tak zupełnie serio. Jeżeli ktoś wie, gdzie zbłądziłem, gdzie powinienem się udać, no to niech weźmie swoją maszynę czasową i się cofnie jakiś miesiąc do tyłu i mi powie. Bo inaczej to nie ma sensu. Nie, serio. Nie, rozważam, czy gościa zabić. Bo to on na pewno ich wszystkich pozabijał. No został jako jedyny. On, tylko. I nie uważam, żeby zostawienie go tutaj było mądre. I mam zamiar go zabić. I to właśnie uczynię. Ale jeszcze pozostaje ten potworek, który pilnuje tamtych rewirów. Ej, jestem ciekaw, gdzie mnie przeniesie. Ale to po zabójstwie. Co już? O ty świnio! Co jest grane? O cholera, no to faktycznie miałem rację. Myślałem, że to jest tylko moja teoria, że to on jest sprawcą tutaj tego wszystkiego. No niech cię szlak! Kurde, co to jest? Ale tu nie wejdzie. I taki plus. Mamy jakieś koktajle? Mamy, no to żryj ogień. Słabo, no ale żryj go więcej. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Ale co to w ogóle miało być? Dobra, to nie sięga. Ale to oczywiście zadziała. Nie, ale serio, co to miało kurde być? Diabeł się ukrywał? Pod postacią z gościa w bandażach? A jak cię zabije? Oj. Co się z tobą stało? No gadaj więcej. Interesuje mnie najbardziej z całej gry fabuła. Zazwyczaj. Akurat nie wiem, czy w Bloodborne tak jest, no ale jestem zaintrygowany. No po śmierci nic nie powie niestety. A może... No ale cholera. Bestia. Co daje runa bestii? Ale właśnie, zanim ja to sprawdzę. Załatwmy tego gościa i kruka może.
No, kto by pomyślał, że kruk sprawi więcej problemów. Dobra, to też jeszcze podnieśmy. Wydaje mi się, że runa bestii to powinno być coś naprawdę ciekawego i ważnego. Bestia, 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 bestia... Gdzieś to widziałem. A mam, kurde, nawet dwie już. Czasowa premia transformacji. A może faktycznie do Birkenwerth jeszcze się udać? Może tam. Coś zostawiłem. A może ty mnie teraz będziesz chciał podnieść z tej strony? Nie, dobra, jeszcze ostatnią rzecz sprawdzimy dosłownie, czyli to, czy ta bestia mnie przeteleportuje gdzieś w jakieś inne ciekawe miejsce, czy po prostu gdzieś tutaj metr dalej. Bo mam wrażenie, że to już sprawdzałem, no ale jestem trochę delikatnie zdesperowany teraz. W poszukiwaniu tego, co mogę znaleźć. Jakiegoś progresu. No. Bierzesz czy nie bierzesz? Powinnaś wziąć. Jak, serio, nie? Muszę tu naprawdę stanąć pod drzewkiem, tak typowo? No, okej, okay. Okazuje się, że tak. No dziabni mnie, trudno. A sorry, szał! To po prostu powoduje szał. A, no i tak, no, sprawdzałem to kiedyś, oczywiście. Dobra, kochani, ale serio, w tym miejscu to ja się pożegnam już z wami, ale w następnym odcinku udamy się do Birkenwerth i tam będziemy szukać dalszej drogi progresu. Oby się udało trafić na coś wartościowego. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!